Obydwa garnki dopiero co zdjęte z ognia, wyparzone słoiki i potrawa. Kapusta podduszona na oleju z kaszą gryczaną, białą, cebulą i pomidorami. Te słoiki trochę mi tam się zaczęły przechylać, więc nadmiar wody z garnka odlewam, tak żeby jej tylko trochę na dnie zostało. Bo później jeszcze raz po nałożeniu potrawy wyparzam dodatkowo z pokrywkami już. No i nakładanie. Nakładanie tym lejkiem przez ten lejek. Dzięki temu przede wszystkim krawędzie słoików pozostają czyste i dużo szybciej, sprawniej się to robi. Ubijam drewnianym patykiem, żeby bąble powietrza większe wypuścić. Tu porcja na zjedzenie teraz w międzyczasie. Potrawy, jeśli ma możliwość, to przechowuję raczej w garnkach szklanych bądź takich ceramicznych. Jak jest jakiś nadmiar, to najwygodniej się łyżką ze środka wybiera, póki jeszcze lejek jest w słoiku. No i nakładanie pokrywek. Pokrywki tak dokręcam leciutko i później cofam kawałek obrotu, żeby był przelot powietrza na wyparzanie, na zmianę objętości powietrza. No i garnek ze słoikami, z pokrywkami idzie na ogień, żeby jeszcze się wyparzyło do końca dobrze jeszcze raz. A resztę potrawy na bieżące zjedzenie do drugiego garnka. Po wyparzeniu, jak już kilka minut się pogotowało, oto dokręcam mocno pokrywki, wycieram trochę i od góry zakładam takie woreczki. Dzięki tym woreczkom przede wszystkim, ile by słoiki stały gdzieś tam na regale, w piwnicy, gdziekolwiek, to po wyjęciu są idealnie czyste. I też w razie rozhermetyzowania na jakiś czas ten worek zabezpieczy przed wnikaniem drobnoustrojów. I później te torebki pod spodem tak zakręcam, zawijam jeszcze szczelnie. No, warto mieć takie torebki właśnie większej długości, żeby wystarczyło na to zakręcenie pod spodem. Zmywanie w wygodnym zlewie z wysokim kranem. Kranem w połowie łamanym. Można sobie go w każde miejsce na zlewie i na ociekaczu ustawić. No, taki duży 10-12 litrowy garnek spokojnie, bez żadnej większej gimnastyki się myje. No i ja naczynia myję gorącą wodą, a gdzie potrzeba, no to używam do tego przesiany popiół
z drzewa, z mojego pieca. No i takim szurakiem ze stali kwasoodpornej szoruję, myję, czyszczę. Dzięki temu popiołowi przede wszystkim unikam wnikania chemii z tych płynów do mycia przez skórę dłoni i też nie ma żadnych pozostałości płynu na naczyniach, na sztućcach po myciu. Do wyparzania daję na dno taką kratkę z 3-4 mm pręta ze stali kwasoodpornej i na to siatkę też ze stali kwasoodpornej. Dzięki temu, jak od spodu ogień grzeje wodę, no to słoiki są położone z jakimś odstępem i no i nie podskakują i nic im się nie stanie, nie pęknie dna dzięki temu.